Cześć, tutaj Elfik i mój bałagan na biurku. Jak widać po tytule, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak narysować oko, czyli jeden z najpopularniejszych, klasycznych wręcz tematów, po który sięgamy zawsze wtedy, kiedy nie mamy pomysłu. Poprosiłam członków mojej grupy na Facebooku, czyli Elfoczki, o to, by przesłali mi swoje rysunki oka, żebym mogła sprawdzić, jakie są najpopularniejsze błędy, a co idzie Wam dobrze. I przy okazji okazało się, że właściwie to już Wy doskonale wiecie, jak rysować oko, ale jeżeli akurat ktoś nie wie, to zapraszam Was do oglądania. Tak prawdę mówiąc, jeśli chodzi o rysowanie oka, to jest jeden podstawowy błąd, z którego wynikają wszystkie inne błędy. Chodzi mianowicie o rysowanie oka symbolicznie. Cały problem polega na tym, że mamy w głowie konkretny obrazek i jesteśmy zaprojektowani na odtworzenie go. Ale o tym już robiłam materiał. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tamtego odcinka, to zachęcam do obejrzenia go najpierw, bo możecie się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Przejdźmy jednak do konkretów. Obrazek zaczynamy oczywiście od szkicu, a w tym miejscu najczęstsze błędy to na przykład rysowanie zbyt dużej tęczówki. Właściwie wcale się nie dziwię, że to kuszące, bo wiele osób jest przecież przyzwyczajonych do rysowania mangi. Sama chciałabym umieć rysować mangę, ale niestety nie potrafię. Zauważyłam także tendencję do rysowania zbyt otwartego oka. Wiecie, zwykle powieki są nieco bardziej zamknięte i przykrywają tęczówkę, ale jakoś tak naturalnie przychodzi nam rysowanie jej okrągłej. W każdym razie podczas rysowania najlepiej przyjrzeć się po prostu temu, jak to wygląda na zdjęciu i upewnić się kilka razy, czy na pewno jest ona idealnie okrągła, czy może powieki ją jednak przykrywają. Przejdźmy jednak do kolorowania, bo okazuje się, że czasem ono sprawia nawet większy problem. Żeby było szybciej, zaczęłam od wykonania sobie podkładu. Można użyć do niego wielu rzeczy, na przykład farb czy markerów, albo po prostu użyć kartki, która ma swój własny odcień, tak jak to zrobiła na przykład Weronika. Zobaczcie, jak ładnie wybija się białko na tle tego brązowego papieru. Dzięki podkładowi na pierwszy plan wybijają się później także plamki światła, które, jak wiecie, bardzo dodają realizmu. Ale o tym jeszcze będzie później. Tym razem podkład wykonałam kredkami akwarelowymi Goldfaber, bo staram się testować jak najwięcej rodzajów kredek, żebyście widzieli, jakie są poszczególne efekty. Zazwyczaj doradzam zgaszone i bardzo naturalne kolory, ale wiem, że wiele osób tego nie lubi, dlatego do dzisiejszego projektu wybrałam zdjęcie oka, które wyszło dość kolorowo. Jak wiecie, ja mam niebieskie oczy, ale w niektórym świetle, zwłaszcza na zdjęciach, przebija w nich brąz i zieleń. Bardzo wiele osób zdecydowało się pokazać ten dziwny miks na rysunku i bardzo, bardzo mi się to podoba. Wyszło niesamowicie. Ja w swoim rysunku zaskakująco dużo wykorzystywałam kredkę złotą, która w tym konkretnym komplecie ma szlachetny, ale bardzo naturalny kolor, który o dziwo spasował mi do rysowania skóry. Ja do technik wodnych, na przykład akwareli czy kredek akwarelowych, lubię używać kawy zamiast wody, bo ona tak unaturalnia odcienie. Unaturalnie, jakieś dziwne, głupie słowo mi wyszło. W każdym razie używanie jaskrawych kolorów sprawia, że rysunek jest mniej realistyczny, chociaż akurat w przypadku tego rysunku ten neonowy błękit mi się akurat bardzo podoba. To jeden z moich ulubionych kolorów. I skoro już o kolorach mowa, to u Konstancji też wyszedł bardzo ładny. Naprawdę chciałabym mieć takie zielone oczy właśnie. Warto zaznaczyć w tym miejscu, że tęczówka nie ma idealnie ostrej krawędzi. Często delikatnie przechodzi w białko, więc w tym miejscu warto użyć blendera i rozmyć nieco krawędź. Skoro już przy tym jesteśmy, brak blendera nie jest błędem, ale często sprawia, że nasz rysunek staje się zbyt, ziarnisty. Jeżeli chcecie, żeby było bardziej gładko, to rozwiązaniem będzie właśnie blender, czyli taka kredka z białym rysikiem, w dużym uproszczeniu, którą dostaniecie w sklepie plastycznym za 2, 3, 4 zł, może 5. Nie wiem, musiałabym sprawdzić. Po zakończeniu pracy kredkami bierzemy taki blender i przejeżdżamy nim po powierzchni, żeby pigment kredek wszedł także w dziurki w papierze. Zobaczcie, jak tutaj udało się dokładnie przykryć papier. Jedną z najważniejszych rzeczy są detale, takie jak okruchy tuszu do rzęs czy włoski z brwi, które powinno się wyrwać przed zrobieniem zdjęcia, ale się zapomniało.
I w ogóle brawa dla wszystkich, którym chciało się rysować moje piegi. Ważnym detalem są też rozwichrowane rzęsy. W oddaleniu wyglądają jak jedna kreska, ale w zbliżeniu warto poświęcić im uwagę. Przyglądajmy się uważnie zdjęciu i sprawdzajmy, jak się układają poszczególne włoski. Z takiej odległości rzeczy są dość... rzęsy są dość grube, więc pamiętajcie, by... no właśnie, pogrubić te cieniutkie niteczki, zamiast rysować je tylko taką delikatną, nieśmiałą kreseczką. Ja podczas rysowania zaczynam zwykle od najciemniejszych kredek, ale wiem, że akurat w tym wypadku wygodniejsze może być dla Was narysowanie tych ciemnych rzęs na końcu, czyli najpierw skóra, a potem rzęsy. I tutaj, w tym miejscu, chciałabym polecić Wam kredki, których tym razem używałam. Nazywają się Goldfaber i są w dwóch wersjach. Przed chwilą widzieliście akwarelową, a tutaj jest taka zwykła. Mają kilka cech, które sprawiają, że są idealne dla początkujących. Po pierwsze, bardzo łatwo je wymazać. Po drugie, są pyliste i bardzo, bardzo, bardzo miękkie, niemal zbliżone do pasteli. I właśnie przez to łączenie kolorów i tworzenie nowych jest dużo łatwiejsze. Można nałożyć nimi wiele warstw, co jest szalenie praktyczne, jak pewnie wiecie z doświadczenia. No i dodatkowo jasne kolory są w stanie dość dobrze przykryć ciemne i to się właśnie przydaje. W każdym razie sądzę, że te kredki Wam się spodobają i na pewno zrobię o nich inne materiały. Ale póki co wróćmy do oka. Jak wspominałam, w realistycznych stylach bardzo, bardzo dużą różnicę odgrywa odwzorowanie plamek światła. I nie mam na myśli tylko blików w oczach, ale też takich plamek na skórze. Zobaczcie, ile osób zwróciło na nie uwagę. Ja dziś do ich zrobienia użyłam białego pisaka Pentach z Sakury, ale dacie radę zrobić je także wspomnianymi kredkami Goldfaber, bo ich pigment jest w stanie tworzyć warstwy koloru. Ponieważ nie chcę, żeby ten filmik trwał 40 minut, w tym miejscu niestety muszę zakończyć, ale przypominam Wam, że w rysunkach realistycznych ważne jest poświęcenie czasu. Większość nadesłanych mi rysunków jest wykonana bardzo, bardzo, bardzo dobrze i gdyby poświęcić im kilka dni czasu, a nie kilka godzin, to byłyby doskonale. No dobrze, raz jeszcze wszystkie rysunki. Pamiętajcie, że ważniejsze od zdjęciowego efektu jest rysowanie z pasją i odszukanie swojego własnego stylu. Skoro już znacie zasady, to śmiało je łamcie i dajcie znać, czy mam częściej pokazywać Wasze prace. I w ogóle mam taką wielką nadzieję, że nie pominęłam żadnego rysunku nadesłanego w grupie Elfoczki, bo jeżeli pominęłam, to jest mi bardzo przykro i z góry przepraszam. Starałam się czytać tą notkę kilka razy, znaczy komentarze pod tą notką na Elfoczkach kilka razy, i mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. No, to chyba tyle. Pozdrawiam, Elfik.
Okej, okay, jeżeli chodzi o rysowanie oka, to już na dziś wszystko. Dajcie mi znać, czy chcecie, żebym częściej publikowała Wasze rysunki w moich filmikach. Jeśli tak, to zapiszcie się do grupy Elfoczki, bo zazwyczaj właśnie tam proszę o to, żeby przesłać mi te prace. I zachęcam też do odwiedzenia mojego kanału podróżniczego, ponieważ nabyłam wiele pocztówek z Portugalii i zamierzam Wam je powysyłać. No to chyba wszystko. Jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć! No i co, tak bez bloopersów? Głupio tak jakoś bez bloopersów. Kurczę, no, nauczyłam się mówić do kamery i teraz nie będzie blooper. Uff, jak żyć.